Cukrzyca jest obecnie jedną z częściej diagnozowanych chorób, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Jakie są rodzaje, przyczyny i objawy cukrzycy oraz jak przebiega jej leczenie? Wszystkie te informacje znajdziesz w dalszej części filmu. Oglądaj do końca. Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. W Polsce choruje na cukrzycę ponad 2 miliony osób, a prawdopodobnie jeszcze około miliona nie wie, że są nią dotknięte. Na świecie co 11 osoba ma zdiagnozowaną cukrzycę, a według prognoz WHO do 2030 roku cukrzyca będzie siódmą z najczęstszych przyczyn zgonów. Statystyki biją na alarm, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań na cukrzycę rośnie również liczba osób mających powikłania zdrowotne znacznie obniżające ich jakość życia. Nazwa choroby pochodzi od łacińskich słów diabetes mellitus, oznaczających cedzenie wody przez ciało, oraz słodki jak miód, co w sposób bardzo trafny określa objawy choroby, a więc wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz wysoki poziom glukozy we krwi. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną będącą następstwem zaburzonego wydzielania oraz działania insuliny, hormonu produkowanego przez trzustkę. Wyróżnia się kilka rodzajów cukrzycy. Typu pierwszego, czyli cukrzyca insulinozależna, cukrzyca monogenowa, cukrzyca typu drugiego, czyli insulinoniezależna, cukrzyca ciążowa oraz cukrzyca typu trzeciego, czyli wtórna. Teraz omówimy każdy z tych rodzajów. Cukrzyca typu pierwszego, czyli cukrzyca insulinozależna. Boryka się z nią od 15 do 20% chorych na cukrzycę oraz najczęściej występuje ona u dzieci oraz osób młodych. Ponadto jest ona spowodowana zniszczeniem tzw. komórek beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję i wydzielanie insuliny. Nie można więc zapobiec jej wystąpieniu, a leczenie tego rodzaju cukrzycy polega na podawaniu insuliny oraz odpowiedniej diecie połączonej z regularną aktywnością fizyczną. W definicji cukrzycy typu pierwszego mieści się jeszcze cukrzyca typu Lada o podłożu autoimmunologicznym występująca u osób dorosłych. Dotyczy ona od 5 do 10% osób z cukrzycą rozpoznaną po 35 roku życia. Do jej rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie obecności autoprzeciwciał typowych dla cukrzycy typu pierwszego, głównie antygat. Kolejny rodzaj cukrzycy to cukrzyca monogenowa. Przyczyną jej wystąpienia jest pojedyncza mutacja oraz stanowi ona od 1 do 2% wszystkich przypadków cukrzycy. Jej zdiagnozowanie jest możliwe po wykonaniu badań genetycznych, a do jej najczęstszych form należą cukrzyca mody, cukrzyca mitochondrialna i cukrzyca noworodkowa. Większość z nich związana jest z defektem wydzielania insuliny. Kolejny rodzaj to cukrzyca typu drugiego, czyli cukrzyca insulinoniezależna. Ten rodzaj cukrzycy jest najczęściej diagnozowany u osób starszych, a przyczyną jej występowania jest nieprawidłowe działanie insuliny, czyli insulinooporność. Cukrzyca typu drugiego jest ściśle powiązana z otyłością, bo około 85% wszystkich pacjentów ma problem z nadwagą oraz z nadciśnieniem tętniczym. Leczenie tego rodzaju cukrzycy polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiedniej diety, aktywności fizycznej oraz przyjmowaniu leków przeciwcukrzycowych. Cukrzyca ciążowa. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj cukrzycy jest diagnozowany u kobiet w ciąży i ustępuje ona po urodzeniu dziecka. Warto jednak zaznaczyć, że u kobiet z cukrzycą ciążową rośnie ryzyko zachorowania na tą chorobę w przyszłości w porównaniu do grupy kobiet bez tego powikłania w trakcie ciąży. Leczenie cukrzycy ciążowej odbywa się zwykle w wyspecjalizowanych ośrodkach ginekologiczno-diabetologicznych. Ostatni już rodzaj to cukrzyca typu trzeciego, czyli cukrzyca wtórna. Ten rodzaj stanowi łącznie około 2 do 3% wszystkich postaci cukrzycy w Europie i Ameryce Północnej.
Znamienne dla cukrzycy typu trzeciego jest współwystępowanie innych zaburzeń i zespołów chorobowych, a wśród jej przyczyn wymienia się m.in. stosowanie niektórych leków w leczeniu chorób układu krążenia, np. tiazydów, leków sterydowych lub moczopędnych w zestawieniu z beta-blokerami, wybrane choroby gruczołów dokrewnych, jak np. choroba Cushinga, akromegalia, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy. Inne przyczyny tego typu cukrzycy to hemochromatoza oraz choroby trzustki, takie jak przewlekłe zapalenie trzustki i rak trzustki. Odmianą cukrzycy wtórnej jest również cukrzyca pojawiająca się na skutek niedostatecznego i wadliwego odżywiania. Jest ona diagnozowana przede wszystkim wśród ludności tubylczej strefy międzyzwrotnikowej, a więc w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej, gdzie niedożywienie i głód są powszechnym zjawiskiem. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie niepokojące objawy powinno się skonsultować z lekarzem, ponieważ pozwala to szybko zdiagnozować problem i ewentualnie podjąć właściwe leczenie, co jest szczególnie ważne w przypadku cukrzycy. Im wcześniej zostanie ona wykryta, tym mniejszy będzie jej negatywny wpływ na nasz organizm, a powikłania choroby mniej groźne. Warto przypomnieć, że z cukrzycą typu drugiego boryka się około 80% chorych, a nie daje ona początkowo żadnych dolegliwości i utrudnia jej rozpoznanie. Jak już wspominaliśmy na początku filmu, pierwsze objawy cukrzycy dotyczą wzrostu poziomu glukozy we krwi, ale dowiadujemy się o nim dopiero po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych. Dlatego warto pozostać czujnym. Objawy cukrzycy, niezależnie od jej rodzaju, są dość podobne i grupuje się je w zależności od tego, czy jest to cukrzyca insulinozależna, czy też insulinoniezależna. Wśród charakterystycznych objawów cukrzycy typu pierwszego, czyli insulinozależnej, wymienia się duże pragnienie, często mocz, ogólne osłabienie, utrata wagi mimo wzmożonego apetytu, senność, podwójne bądź niewyraźne widzenie. Natomiast do znamiennych symptomów cukrzycy typu drugiego, czyli insulinoniezależnej, zalicza się duże pragnienie i częstomocz, ale o mniejszym nasileniu niż przy cukrzycy typu pierwszego, utrata wagi mimo normalnego apetytu oraz diety, drażliwość, apatia, senność, brak ostrości widzenia, wolne gojenie się ran, skłonność do powstawania siniaków, nawracające stany zapalne, skóry, dziąseł i pęcherza moczowego, sucha i swędząca skóra, mrowienie w stopach, a nawet częściowa utrata w nich czucia, zaburzenia erekcji u mężczyzn oraz przewlekłe zapalenie pochwy u kobiet. Przyczyną występowania szeregu wymienionych powyżej objawów ma związek z zapotrzebowaniem komórek naszego organizmu na glukozę, która jest przetwarzana na energię niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania. Bywa jednak tak, że albo trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny, albo glukoza mimo pomocy nie może dostać się do wnętrza komórek. Wówczas dochodzi do sytuacji, w której komórki zaczynają głodować, a nasz organizm uruchamia mechanizmy broniące go przed niedożywieniem, to natomiast skutkuje wzmożonym apetytem. Niestety nie sprzyja to lepszej wchłanialności glukozy, nadal nie przenika ona do komórek. W związku z tym nasz organizm sięga po zapasy energii zgromadzone w tłuszczu, dlatego chudniemy. Z kolei nadmiar glukozy jest wydalany wraz z moczem, stąd częstomocz. Aby jednak glukoza mogła zostać wydalona, musi najpierw ulec rozpuszczeniu, co stanowi wytłumaczenie dla wzmożonego pragnienia. A im częściej pijemy, tym większa potrzeba korzystania z toalety, co z kolei skutkuje koniecznością uzupełniania płynów. Kiedy diagnozuje się cukrzycę? Do rozpoznania cukrzycy będzie obligowało wystąpienie objawów hiperglikemii w skojarzeniu z glikemią przygodną, czyli niewystępującą w godzinach porannych i nadczo, nie mniejszą niż 200 mg na decylitr. Na cukrzycę będzie wskazywało także stwierdzenie dwukrotnie glikemii nadczo, przynajmniej 126 mg na decylitr, bądź glikemii w drugiej godzinie testu obciążenia glukozą, minimum 200 mg na decylitr. Warto przy tym zaznaczyć, że test obciążenia glukozą, czyli tak zwana krzywa cukrowa, jest jedynie badaniem przesiewowym, ale nie służącym do diagnostyki cukrzycy. Niemniej jednak oznaczenie hemoglobiny glikowanej pozwala określić średnie stężenie glukozy w ciągu ostatnich 100 dni. Ponadto wyniki tego testu służą do weryfikacji skuteczności podjętego leczenia, a także faktu, czy pacjent stosował się do lekarskich zaleceń.
Leczenie cukrzycy polega przede wszystkim na normowaniu poziomu glukozy we krwi oraz na zapobieganiu powikłań choroby. W przypadku cukrzycy typu pierwszego podstawą leczenia jest stosowanie insuliny ludzkiej o pośrednim czasie działania bądź analogów insuliny o długim działaniu. Wówczas chory samodzielnie musi kontrolować poziom cukru we krwi oraz regularnie przyjmować insulinę, co powinno iść jeszcze w parze z odpowiednią dietą oraz systematycznym wysiłkiem fizycznym. Natomiast u chorych z cukrzycą typu drugiego leczenie zwykle przebiega wielotorowo i kładzie się nacisk na odpowiednią edukację chorych, by byli świadomi, jak dużą rolę w leczeniu cukrzycy odgrywa zmiana stylu życia. Zrównoważona dieta połączona z regularnym wysiłkiem fizycznym, dostosowanym do indywidualnych możliwości. Ponadto pierwszym lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy typu drugiego jest metmorfina, zmniejszająca insulinooporność. Natomiast jeśli nie przynosi ona oczekiwanych efektów, wówczas stosuje się następujące preparaty: pochodne sulfonylomocznika, występujące w składzie trzech leków dostępnych w Polsce i są to gliklazyd, glimepiryd i glipizyd. Stosuje się także akarbozę, leki inkretynowe, inhibitory SGLT2, tak zwane flozyny lub gliflozyny, dapagliflozyna, kanagliflozyna, pochodne tiazolidy nodionu, czyli tak zwane glitazony, a jedynym dostępnym w Polsce lekiem z tej grupy jest pioglitazon. Kiedy jednak i te leki nie są wystarczająco skuteczne, by utrzymać właściwy poziom glukozy we krwi, to wdraża się insulinę. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną i jeśli nie jest odpowiednio leczona, to może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Niesie ze sobą ryzyko szeregu powikłań, które dzieli się na dwa rodzaje: wczesne, czyli ostre, pojawiające się na skutek wahań glikemii, oraz późne, czyli przewlekłe, wynikające z zawyżonego przez wiele lat poziomu cukru we krwi. Do wczesnych, czyli ostrych powikłań cukrzycy zalicza się kwasicę ketonową, czyli ostry zespół zaburzeń przemiany węglowodanowej, tłuszczowej, białkowej oraz gospodarki wodnoelektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, powstający na skutek nagłego i dużego niedoboru insuliny, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i może prowadzić do śpiączki. Do wczesnych powikłań zaliczyć należy także kwasicę mleczanową. Jest to zaburzenie metaboliczne, któremu towarzyszy zwiększone stężenie mleczanów w organizmie. Ostrym powikłaniem jest także hipoglikemia, czyli niedocukrzenie. Jest to spadek stężenia glukozy we krwi poniżej 70 mg na decylitr. Hiperglikemia, czyli przecukrzenie, jest to zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, a jej stężenie naczczo wynosi 100 do 125 mg na decylitr. I już ostatnie powikłanie to zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny, zaburzenie metaboliczne przebiegające ze znacznym odwodnieniem organizmu, pojawiające się zwykle u starszych chorych przy dużej glikemii powyżej 600 mg na decylitr. Warto jednak podkreślić, że ostre powikłania cukrzycy, o ile choroba jest właściwie i szybko leczona, nie będą powodować trwałych uszkodzeń w naszym organizmie. Niestety, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania we właściwym czasie, to może to skutkować śpiączką cukrzycową, a nawet zgonem. Na końcu tego odcinka znajdziesz link do pozostałych filmów w tym temacie. Zostaw łapkę w górę i komentarz, będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Jeśli zaś chodzi o przewlekłe powikłania cukrzycy, to wymienia się wśród nich retinopatię cukrzycową, to cukrzycowa choroba oczu, uszkadzająca między innymi siatkówkę, która jeśli nie będzie leczona, to może prowadzić do utraty wzroku oraz zaburzeń widzenia. Neuropatię cukrzycową, polega ona na uszkodzeniu nerwów w wyniku choroby, które występują w cukrzycy typu pierwszego i drugiego. Nefropatię cukrzycową, jest to choroba nerek na skutek cukrzycy i dotyczy średnio co trzeciej osoby z cukrzycą typu pierwszego i co drugiej osoby z cukrzycą typu drugiego, a także choroby serca, udar mózgu, zespół stopy cukrzycowej, cechujący się infekcją, owrzodzeniem oraz destrukcją tkanek głębokich, kości, stawów, w połączeniu z zaburzeniami lub zanikiem czucia w obrębie stóp poniżej kostki. Występuje u od 10 do 15% osób chorych na cukrzycę i jest bardzo trudny do leczenia. Późne powikłania cukrzycy pojawiają się w wyniku utrzymującej się przez dłuższy czas wysokiej glikemii, co z kolei skutkuje uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Mamy do czynienia zarówno z mikroangiopatią, jak i makroangiopatią.
Trzeba też zaznaczyć, że przewlekłe powikłania cukrzycy mogą ujawniać się szybciej niż sama choroba. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Obejrzyj teraz inne filmy z tej serii. Bądźcie zdrowi!